Linia obrony Jutrzenki. Utrzymał się przy piłce. Zawodnik z numerem 11. I pierwszy strzał na bramki. Odbija tą piłkę bramkarz Jutrzenki. I teraz... W meczach na pewno trener o tym wspominał na odprawie przedmeczowej. Więc liczymy na pełną koncentrację i braku straty goli w tym meczu, a przynajmniej do przerwy. Tym razem piłka na prawą stronę będzie zagrywana. Ponownie wygrany pojedynek. Tak prostych błędów przy wprowadzeniu piłki. Cyprian Lewandowski już kolejny raz się pokazał, że jednak ostatnio nie jest w najlepszej dyspozycji. Kontra gości, Alessandro Manini na posterunku. Próbował piłki w pole karne, z tą piłką obracał się Rafał Burzyński. I szansa dla gości. Dobra teraz piłka obok Pawła Dryki. Musi być czujnie Paweł Dryka. Oddanie strzału. Groźny ten strzał. I obronił Alessandro Manini. Nie dosyć, że rykoszet po nodze Pawła Dryki. To jeszcze interwencja Alessandro Maniniego zapobiegła utracie gola. Czujni muszą być nasi obrońcy, nasz bramkarz, bo naprawdę to będzie jeszcze ciężki mecz przez najbliższe 40 minut. Pole Polonii, bo grali tam, grała tak zwana armia zaciężna, jak to się kolokwialnie mówi. No i teraz niebezpieczna piłka, ale jest Alessandro Manini, wybija tą piłkę bramkarz Jutrzenki. Lekkie zamieszanie. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wydaje się, że od razu będzie dośrodkowanie. I dobra piłka, bardzo dobra piłka, świetnie broni Alessandro Manini. Oj, wróciliśmy z dalekiej podróży, Alessandro Manini świetnie się zachował. Nie wychodził do tego dośrodkowania, bo tak piłka spadała, tak niebezpiecznie dla niego. Najgorsze takie piłki opadające właśnie przed bramkarzem, ale Alessandro sobie świetnie z tą sytuacją poradził i nasi obrońcy wybili piłki, oddali zagrożenie. Dobre teraz podanie, kolejne dobre podanie. Rusza kapitan Mateusz Jakubiak. Jakubiak. I świetnie. Manini, myślę, że mógł szybciej tą piłkę zagrać do środka. Kapitan gości, bo nie na bezpośredni strzał. I uderzenie, ale pewnie łapie tą piłkę Manini. Hey, 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 hey